Mateusz. Dzisiaj powiem Wam o Django i jak można zintegrować grafowe bazy dane z tymże frameworkiem. A ja na początku powiem, co to jest Django, później powiem, jak właściwie to zintegrować i kiedy to trzeba i czy się opłaca w ogóle. I później zakończę szybko demonstrację. A więc co to jest? No, akurat chodzi grafowo o bazę danych, ale to wybrałem Neo4j. Tak naprawdę tym sposobem można również inne grafowe bazy zintegrować z waszym projektem Django. A więc Neo4j jest grafową bazą danych otwartą na licencji GPL, zaimplementowaną w Javie. Możecie mieć AGPL, ale to już wtedy musicie zobaczyć. No i tak, kiedy zalety? Może możecie po prostu, niektóre modele danych nie pasują do modelów w relacyjnej bazie danych, tylko bezpośrednio najlepiej je odwzorowywać na grafach. No i właśnie to jest zaletą, że właśnie dzięki temu, że mam grafową bazę danych, można to bardzo łatwo odwzorować. Drugą zaletą, bardzo, bardzo fajną, jest to, że mają bardzo wyrafinowane języki zapytań. Akurat Neo4j ma Gremlin, a Cypher to nie próbowałem, ale jest jeszcze bardziej wyrafinowany i tam naprawdę można kilka linek napisać zapytania i można cały graf, można bardzo fajne informacje z grafu wyłaniać. I zaletą jest też, że ma połączenie do Pythona, dlatego właśnie dzisiaj o tym mówię tak naprawdę. Jest na przykład, jest w Pythonie zrobiony taki pakiet BATS, który umożliwia bardzo łatwe integrację tej grafowej bazy danych w waszych projektach Django. A więc kiedy implementować? Kiedy są potrzebne wyrafinowane operacje, na przykład silniki rekomendacyjne, bo większość rzeczy, jakie robicie w waszych projektach, to są po prostu standardowe operacje, które można praktycznie zrobić, wykonać za pomocą wszystkich innych aplikacji, które już są dostępne. Ale czasami chcecie jakiś fajny mały feature lub być może macie jakieś super idea, co nie, i akurat okazuje się, że jest bardzo trudno zrobić na relacyjnej bazie danych. A więc wtedy. No tutaj macie kiedy na przykład, na podstawowym przykładem to jest wyłanianie ścieżek. Że macie jeden model i na przykład chcecie zobaczyć, ile macie model przyjaciół, tak jak na Facebooku, i chcecie zobaczyć, ile przyjaciół musicie przejść, żeby dojść do jakiejś osoby, żeby kogoś poznać. No tego się w grafowej bazie, w relacyjnej bazie danych nie da zrobić. Tutaj macie przykład. Ale przejdźmy być może, jak zintegrować. A więc, jak wiecie, pewnie każdy graf można zaprezentować w relacyjnej bazie danych za pomocą takiego prostego modelu. A więc to jest węzeł, a to jest połączenie skierowane. Macie tutaj z węzła do węzła. A więc w ten sposób to się dzieje. A więc ja dokładnie w kilku krokach, jak to zintegrować. Pierwsza rzecz, zainstalować swoją aplikację Django. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zainstalować bazę danych na Neo4j, to się po prostu ściąga, bazę rozpakowuje, już działa. Trzeba po prostu wpisać start i będzie baza danych panel administracyjny będzie udostępniony na porcie tam bodajże na localhoście 7474. Instalujecie BATS, jest na PyPy. No i dobra, i teraz co musicie zrobić, to musicie stworzyć obiekt, który udostępni wam dostęp do tej grafowej bazy danych. To się robi g równa się tam Neo4j server, czy tam Neo4j graf, i już macie dostęp do grafowej bazy danych. Następnie nadpisujecie, na przykład, że macie model przyjaciół, ten, który wcześniej o nim powiedziałem, i chcielibyście właśnie zrobić taką funkcjonalność w waszej stronie, że chcielibyście, ile przyjaciół musicie przejść, żeby dojść do jakiegoś tam gościa, załóżmy, nie wiem, z Afryki, co nie? A więc co musicie zrobić? To rozwiązanie jest takie, że jak macie model, który jest, można odwzorować i w relacyjnej grafowej bazie danych, to po prostu zapisując do bazy danych, zapisujecie i do grafowej, i do relacyjnej. Jeżeli będziecie chcieli zapytać, wyłonić z bazy danych właśnie takie informacje, jak ile potrzebuje osób, jakich osób przejść, żeby gdzieś dojść, to będziecie pytać grafową bazę danych za pomocą BATS, a jeżeli będziecie chcieli jakoś zrobić jakieś, nie wiem, podliczenie wszystkich rekordów, czy takie standardowe operacje, jakie są na relacyjnej bazie danych, to po prostu zapytać do relacyjnej bazy danych za pomocą Django Orma.
I żeby to zrobić, to po prostu napisujecie metodę save modelu, że jak zapisujecie, to zapisujecie tam do bazy danych i później robicie standardowy save. Tak samo delete. No i co? No i ostatnią rzeczą to musicie właśnie wykorzystać jakieś zapytanie. Możecie napisać jakieś zapytanie, które również fajnie można wintegrować w projekcie, że możecie go oddzielić do oddzielnego pliku. Tam to się robi w języku programming. I to jest tyle. I wtedy już macie, jeżeli macie stronkę, która ma załóżmy 100 tysięcy użytkowników, nie wiem, czy ktoś ma takie stronki, tutaj, i macie właśnie, chcielibyście taką funkcjonalność zintegrować, to robicie w ten sposób, jak to jest powiedziane. Będziecie musieli zsynchronizować te dwie bazy danych, więc jakiś skrypt napisać w Pythonie, żeby to przekopiować te dane z tej relacyjnej bazy danych. I następnie już wszystkie dane będą zsynchronizowane między tymi obiema bazami. I szybka demonstracja, pokażę wam, jak to mniej więcej działa. A więc tutaj na bazie przedmiotów, na naszym wydziale, nie wiem kto jest może z wydziału elektroniki. Chyba nikt, tak? No i ktoś tam jest, dobra, ktoś tam jest. A więc tutaj widzicie, tutaj wszystkie te dane są wołane z wychowy bazy danych, nie zlecenie w ogóle. A więc tutaj macie, jesteśmy w przedmiocie kina i następne przedmioty, to są następne w kolejności, które są trudniejsze, a więc można powiedzieć, że są następne w kolejności nauki, co nie? A więc tu macie dwie ścieżki. Macie ścieżkę do następnego przedmiotu, to z pytaniem do lunchu, to znaczy. I macie tutaj ścieżkę stworzoną z dwóch przedmiotów. A więc jak pójdziecie do tego przedmiotu, to następnym będzie ten przedmiot. No i działa. A więc tutaj widzicie, że jest taki przedmiot jak ten. I tu macie dwie ścieżki z niego. Następne. No dobra, więc teraz przydałoby się to zrobić tak, żeby tych ścieżek było, widać było, że to jest, że to działa na dłuższych ścieżkach, co nie? A więc tutaj miałem chyba napisane, nie wiem czy... Okej, to jest... A więc teraz zrobię tak, że po prostu za pomocą iPythona, to ty będziesz właśnie też chyba reprezentacja, ty? Dodam ścieżkę właśnie tych przedmiotów. A więc dodam ścieżkę złożoną ze 100 przedmiotów następujących osoby. Możesz Mateusz powiększyć czwonkę? A w jaki sposób? Nie, Ctrl plus, Ctrl plus. Ctrl shift plus. No i dobra, i teraz jak odświeżę, to powinna być ścieżka złożona właśnie z tych wielu przedmiotów. Widzicie, jest tutaj jedna, to jest jedna ścieżka. A więc jak pójdę tutaj, to mam tutaj ścieżkę. Aha, zapomniałem w ogóle powiedzieć wam, jakie to jest zapytanie. To jest zapytanie po prostu, weźcie wszystkie przedmioty, które są następują po nim. Więc idźcie w te wszystkie ścieżki i je wyświetlcie na ekranie. Tutaj jest akurat jedna ścieżka do przodu, jedna do tyłu. Ale w tym przedmiocie jest już jedna ścieżka, druga ścieżka i trzecia ścieżka, ta to właśnie ją przed chwilą wydałem. No i to będzie koniec mojej prezentacji. Dzięki. To wszystko. Mogę mieć pytanie? Być może, no. Pozwalam. Co, jeśli synchronizujesz te dwie bazy, jak jest z transakcjami? Wiesz co, wiem, że grafowa baza, wiem, że ten framework, Barbs, wiem, że on akurat nie ma jeszcze transakcji zaimplementowanych. Ale to jest w ogóle, jeżeli chodzi o grafową bazę danych, tam są transakcje. Nie wiem, musiałbyś, powiem szczerze, nie wiem. Załóżmy, że zapisuję coś nowego do bazy, chciałbym mieć tu i tu, ale no, coś się nie powiedzie, no i mam jakieś stany. Znaczy, załóżmy, że chciałbyś zapisać na przykład kilka rekordów, co nie naraz. Czy do relacyjnej i do... Najpierw do relacyjnej i potem sobie
jak się nie dało, to... Jak relacje na rzucie wyjątek, to robisz rolby relacyjne i nie zapiszesz nic do grafowej wtedy, tak? Nie, to odwrotnie raczej. Właściwie tak. Praca, no. Nawet tego jeszcze właśnie najpierw powinno być sprawdzenie, później zapisanie na grafowej i później znowu ta metoda serii wywołana, co nie? A czy ty gdzieś, że tak powiem, w boju spróbowałeś takiego rozwiązania? Znaczy, wiesz co, ja mam inżynierkę z tego, właśnie te przedmioty, ścieżki przedmiotów. To zapytanie, które było, to była jedna linka kodu. To jest, gdzieś tam masz? Tak, jasne, mogę pokazać, jak to wygląda. Znaczy w ogóle ten kod na przykład... Jest napis do tego. Tak, jasne. To są zapytania tego grafowego zdania. A więc to zapytanie o następne to jest to. A więc graf. W którym jesteśmy węźle, wychodzące ścieżki, które mają, nazywają się next, mają wynik type next. To jest pętla, a więc loop 1 to znaczy, że wykonuj cały czas operację do tyłu pierwszą, gdyby było loop 2, to by wykonywało jeszcze cały czas tą operację. Co nie? A więc możecie zrobić coś takiego, że macie out next, napisać tu main, a więc wrzuci nam wam nie ID, tylko nazwę tego węzła i zrobić loop 2 i będzie wam cały czas wyrzucało nazwę nie ID. A tutaj, już to dawno pisałem, po prostu wtedy, i to jest warunek, jeżeli nie ma już następnego węzła, to nie wyświetlajcie ścieżki. I paths pokazuje, żeby wykazać wszystkie ścieżki. To jest właśnie w tym języku zapytań z linku. Ten kod grubym jest wołany gdzieś z Pythona w jakiś sposób, tak? Tak, już pokazuję. Jeżeli chodzi o... No to jest w sumie całkiem banalne. Już może to okienko powiększone na cały... Już. 11. A więc najpierw po prostu robicie sobie w menadżerze... to było trochę zabawy. A więc macie w tym get max path context. A więc ponieważ ta baza danych zwraca, jak wywołanie ścieżki, to ta baza danych, ten framework tego nie realizuje. I musicie operować na surowym, tak naprawdę, odpowiedzi bazy danych. Po prostu musicie ją przerobić tutaj na jakieś normalne dane. A więc tutaj pobierać ten skrypt. Dajecie jaki chcecie, z jakiego, dajecie tą zmienną do tego skryptu, co tam było właśnie, z jakiego, żeby wiadomo było, z jakiego nowa chcecie wywołać zapytanie. No i wywołujecie zapytanie. Okej, czyli de facto zapytania są pisane w Groovim i do Pythona ładowane przez te... Tak. Możesz też w tym cypherze, to jest podobno trochę trudniejsze. Nie próbowałem, ale podobno można dużo fajniejsze rzeczy robić. No i dobra, no i tutaj mamy w widoku, po prostu robimy tak, że... Gdzie to jest? To jest to? GetGraph, wywołać metodę. Znaczy, to jest moja metoda, ponieważ musicie napisać jeszcze tą metodę, żeby właśnie zaaplikować, żeby ten graf wiedział, gdzie jest ten skrypt, którego użyliście tam sobie. No i tyle. No i po prostu znajdziecie sobie normalnie metodę i macie, wszystko działa pięknie. A więc kończąc tę prezentację, chciałem powiedzieć, że właśnie to jest bardzo łatwe do zaimplementowania i nie takie straszne, jak się wydaje. Po prostu brutalnie kopiujecie dane z drugiej bazy danych, z tej relacyjnej bazy danych grafowej i sobie wywołacie na niej operację. I możecie jeszcze napisać sobie jakieś skrypty, które będą wam w rzeczy, jak coś się nie będzie synchronizować, to się wszystko, żeby te wszystkie rekordy były synchronizowane, co nie? Żeby nie było jakiejś istniejności. Jeszcze jakieś pytania? A rozpoznawałeś jeszcze jakieś inne bazy niż ten Neo4j? Wiesz co, akurat przedwczoraj czytałem o czymś takim jak OrientDB. Podobno w benchmarkach Neo4j jest dużo wolniejsza, ale ta jest dofinansowana, jakiś to jest taki startup, dostał jakieś dofinansowanie od jakiegoś tam funduszu, a tamta baza danych chyba jest kompletnie open source, o ile dobrze pamiętam. Wiesz co, nie będę cię wprowadzał w błąd, ale oglądałem benchmark i tamta, jeżeli chodzi o szybkość zapytań, jest dużo szybsza. Tylko że ta, wydaje mi się, że tutaj jest bardzo dużo łatwiej nią operować. A tamta też ma jakiś binding do Pythona? Tak, znaczy ten Bulbs to zapewne, bo to jest,
Wiesz co, nie powiem ci dokładnie, nie wiem na czym polega, jak to się wszystko dzieje, połączenie. No właśnie, nie powiem ci niestety. No na tym możemy zakończyć. Jeszcze jakieś pytania? Dzięki. Dzięki.